Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Neoxal 111. Co do produktu. Tak, nie wiem, czy wspominałem w ogóle przy powłoce z Neoxalem 1.61, że właśnie ten panel, który tutaj widzisz, będzie podzielony. Tu będzie 1.61, tutaj będzie 111. Co do tej powłoki, słuchaj, tu jest ciekawie. Ciekawie z tego względu, że rozmawiając z Grzegorzem, mówi, że tak się udało wyprodukować, zrobić, stworzyć powłokę bez docierania. Nie wiem, jak mam się do tego ustosunkować. Ogólnie nie znam powłoki, której nie trzeba dotrzeć. Okej, no dobrze, ale być może tutaj będzie idealnie. Optymalna temperatura 17-28. O, fajnie, większy zakres niż przy 1.61. Tam było chyba 18-22, z tego co kojarzę, 25. U mnie tutaj 22 stopnie. 22. Dobrze, i teraz tak, co do powłoki. Tutaj nie ma filozofii, tak naprawdę. Rozprowadzasz, fakt, żeby to równo rozprowadzić, i zostawiasz. Pierwsza warstwa, trzy warstwy będę chciał położyć. Pierwsza warstwa. Odczekujesz godzinę, druga warstwa i po drugiej warstwie odczekujesz 3 godziny i już, i zostawiasz, i żaden reload, nic tutaj nie musi być aplikowane. Także ciekawie, zobaczymy, jak to będzie. Co my tutaj mamy napisane? Za pierwszym razem na aplikator nanieść większą ilość, no tak, wiadomo, rozprowadź produkt na całej powierzchni zabezpieczony, dobrze, odczekaj kilka minut, kontroluj, staraj się do wyschnięcia po... nie, do... pójść do... aha, czyli to jeszcze jest stara etykieta, bo dostałem dwie wersje tego. Taka, która właśnie miała się docierać. Oczywiście możesz dotrzeć, nie ma problemu. Możesz dotrzeć. Ja postaram się nie docierać. Tak jak proponował to Grzegorz, czyli sprawdzić, czy nie zostaną jakiekolwiek mazy, czy pięknie odparuje. Jakby ta powłoka odparowywała i posiedziała dosyć długo, no to będzie luksus. Naprawdę, moim zdaniem, hicior. Ale zobaczymy. Czas zweryfikuje. Przechodzimy na kolejny element, ewentualnie warstwowanie po 6 godzinach. Po minimum 6 godzinach, dziwnie. No dobrze, tutaj jest inaczej napisane, ja wytyczne od Grzegorza mam inaczej, więc tego nie słuchamy. Przez 12 godzin nie powinna mieć kontaktu z wilgocią. Wskazane, aby auto dosychało w warunkach aplikacyjnych. No to będzie stało tyle, nie ma problemu. Nie ma problemu. Twardość uzyskuje od 10 do po 14 dniach, to klasycznie. No dobrze, zobaczmy, co mamy w środeczku. Dobra, i już widzę, że jest dokładany. Co my tu mamy? Ceramic Reload Pro. No proszę. Czyli po pół roku, myślę, jak będę robił tak zwane odtykanie powłoki i serwisowanie, uzupełnię tym produktem. Ale postaram się go też samodzielnie gdzieś zarzucić. Może się sprawdzić, zobaczymy. To mamy raz. Kolejna rzecz, mikrofibra. Taka klasyczna, bez szału, tak naprawdę. O, coś tu mamy jeszcze. W ogóle podobają mi się te opakowania, bardzo fajne. A, i aplikatorek, tak jak przy 1.61, ten sam aplikator, te same, moim zdaniem, chińskie ściereczki. A, i naklejka. Ok, naklejeczkę odkładam. I tu mamy zawodnika, proszę bardzo. Co my tu... o! Proszę, bardzo ciekawe zamknięcie z takim kapselkiem. Fajna sprawa. Widać? Chyba widać. Fajna sprawa. Zapach. A w sumie nie wyczułem zapachu żadnego, także. Niestety będę aplikował bez maski. Z maską. Słabo mnie słychać, ja muszę krzyczeć. Nie jest to przyjemne, niestety, ale wiadomo, jeżeli aplikujemy, w ogóle jak bawimy się chemią, zakładamy maseczkę. No dobrze, no to cóż, ja przybliżę aparat, żebyś widział, jak to wygląda. Nie będziesz mnie widział, będziesz mnie słyszał i widzimy się za chwilę. A, słyszymy w sumie, nie widzimy. No dobra, jestem. Aplikatorek, tak jak widzisz.
ściereczka stosowna, produkt i lecimy z bałaganem. Ok. Cyk. I obficie, tak jak było napisane, pakuję na... Nie no, tragicznie leje się z tej butelki. O ja. Nie jest fajnie. Nie wiem, co źle robię, ale produkt w ogóle, tak jak przy 1.6.1, produkt w ogóle nie chce wylewać się z butelki. Tutaj pod tym względem lipa straszna, ale nie żałuję materiału. Szkoda. Szkoda, że to tak, kurczę, no nie da się tego, jakbyś chciał oszczędnie, nie ma opcji. Trzeba cały czas telepać butelką, chyba że ja coś robię źle. No dobra, lecimy z bałaganem. O, produkt oleisty, płynnie to idzie, fajnie, karbon też zahaczę, a niech ma. Zobaczymy, jak posiedzi na karboniku. O, super, w porównaniu do 1.61, ja wolę taką powłokę. O, i teraz tak, tu już widzę, że muszę, aha, ciągnie się pięknie. Tak jak mówiłem wcześniej, powłoka będzie bez docierania, co jest bardzo ciekawe. No tutaj teraz już czuję opór, ale nic, rozkładam w dalszym ciągu, tak żeby ją równo rozprowadzić. Na maksa opór. No teraz to już się zaczyna kleić. Słyszysz, jak piszczy? No dobra, myślę, że nie ma co czarować. Rozprowadziłem ją równiuteńko. Odwrócę sobie jeszcze, słuchaj, lampy, także będziesz teraz niestety widział ciemność. A ja będę widział, gdzie mi się rozłożył produkt. Ok, jeszcze jedną lampę muszę sobie wyłączyć, wybacz. Przejdę, tryk, w dół, ciach, dobra. I jak to wygląda? Mhm. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, dobra. No ok. Zobaczymy, czy rzeczywiście odparuje. Dobra, lampa cyk, zaraz. Daj mi chwilę, wezmę w rąsie aparat. Zobaczymy, jak to wygląda. Ściereczka do wyrzucenia. Myk. Widać, że produkt jest? Widać. Oleisty. I czy odparuje? Zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Tu będziemy mieć, o, właśnie, podgląd, jeżeli chodzi przy karbonie. Widzimy, widzisz, nie? Że jest tłuściutko, że produkt jest. Zobaczymy, jak odparuje za godzinkę. U mnie jest godzina, słuchaj, zaraz ci powiem, 5:19. Przed chwilą skończyłem aplikację 1.61. Tu jest ten panel, już dotarty. Tam była 5:15, jak skończyłem. No dobra, słuchaj, nie będę więcej ci tutaj marudził. Widzimy się za godzinkę. No dobra, pierwsza aplikacja 111 za mną. Pierwsze wrażenia? Może i buteleczka fajna, bo nawet bardzo fajna. Dozownik też ciekawie rozwiązany, ale produkt nie chce się z niej wylewać. Nie chce kropelkować, a tak może. No, dawkowanie tego produktu jest straszne. Jeżeli chodzi o aplikację, dasz go dużo, tego produktu nie da się dać mało. On, jak go dasz mało, z tego co zauważyłem, bo na dolnym panelu chciałem tak delikatnie, skurczy byk, niestety, opór. Opór stawia taki w miarę konkretny. Tej powłoki dajemy dużo, moim zdaniem. Wiadomo, no jak robisz panel po panelu, to później wystarcza kilka kropelek, bo już aplikator jest nasączony, ale tutaj, tak jak ja będę za godzinę chciał położyć na ten panel, ponownie będę musiał srogo użyć tego produktu. Teraz tak, minęło 28, tam było, nie pamiętam ile, kurczę, 18, 19, zresztą 5:15, bo 1.61, pamiętam 5:15, tutaj chyba 4 minuty. Czy odparowuje? No skurczybyk odparowuje. Zobaczymy, czy zostaną mazy. Wiesz co, pójdę po latarkę inspekcyjną. A tu mam, kurde, ale jestem zakręcony. No, 5 rano, wstałem o godzinie 3. Także doceń moje poświęcenie.
chcemy... No skórkowana odparowuje. Ale tutaj siedzi. Tu jest jej dużo. Nie, cały czas siedzi. No zobaczymy, czy po godzinie odparuje. W garażu jest 23 stopnie już. I temperatura będzie na pewno rosła. Im będzie widniej, tym będzie cieplej. No dobrze, to co? Widzimy się za chwilę przy drugiej aplikacji. Zobaczymy, co, czy w ogóle odparuje produkt. Do końca, jak nie, to będę zmuszony go zebrać. No dobrze, jestem. Zaczynamy, mam godzinę. Jest ponad godzinkę, 6:23. I teraz tak, jeżeli chodzi o odparowywanie produktu, tak jak tutaj zapewniał mi Grzegorz. Kurczę, ciężko to widzę, bo u mnie na lakierze, nie wiem, czy ty to widzisz, ale zostały takie pasy. Ciekawe, czy ja to dotrę mikrofibrą. Zaraz biorę mikrofibrę, tą, którą dostałem. Oczywiście jest opór i jest pozamiatane. Tak. Jest szorstki taki. Kurczę, no. O, teraz jak przetarłem, niby znikło, ale wezmę swoją ulubioną mikrofibrę i postaram się to ruszyć. No nie, nie odparowuje. Zostaje szorstki nalot, lipa. Niestety u mnie się to nie sprawdziło. Zobaczymy, jak zarzucę drugą porcję i dotrę. Nie, no ewidentnie tutaj widać, że ta powłoka nie odparowała. Zostały delikatny nalot, więc tak jak myślałem, no kurczę, ciężko, żeby powłoka sama odparowała. Zmatowiło go, znaczy zrobił się, no nie ma tego połysku niestety, słuchaj. Ja ruszę to? No nie ruszę. Dobra, aplikuję. Znaczy ruszę, ale to musiałbym użyć znacznej siły, żeby to zebrać, o ile mi się uda. No nie, nie fajnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że druga porcja to zmieni. Więc... A jak nie, to polerka i po temacie. No szkoda. Nie wyszło tak, jakbym chciał, żeby wyszło. Ok. Lecimy z tematem. Druga porcja. Ojej. Masakra z tymi butelkami. No spójrz. No nie leci. Żebym nie wiem, co on nie leci. Nie chcę. Może tak. Nie mam pojęcia. Co źle robię. Ok. O, dobra. Byk. Zobaczymy teraz, czy... Tak jak przy klasycznej powłoce sobie zrobię, czyli dotrę. Mam wrażenie, że je mało położyłem. Jakoś tak się ciągnie. Jeszcze dorzucam. I ponownie lecę. O, tak. No, tej powłoki trzeba naprawdę grubo. Grubo, żeby było płynnie, przyjemnie. W innym przypadku stawia maksymalny opór. Pyk. I teraz tę stronę. Ok. Wybacz, muszę odwrócić sobie lampę. O, tak. Bo niestety, jak staram się, żebyś ty widział, to ja nie widzę i później, tak jak tam widzisz z tymi mazami, tam. Przy 1,61, bo przed chwilą aplikowałem, dlatego mówię, że tam. Wyszedł mi tam taki maz biały i prawdopodobnie on nie zniknie. Kurczę, no to dlatego, żebyś ty dobrze widział. No. Okej, no cóż, odczekam chwilę. Włączę sobie stoper. Dam stoperek, pyk, z minutę, dwie. Tam było napisane, zaraz poczekaj, gdzie ja mam to opakowanie. 1,61, szukam cię, szukam. Brrr, gdzie ja je położyłem? Kurde, a tu jest, dobra, leży gitara. Tam było napisane, że... Jest napisane, przepraszam. Czekaj kilka minut. Kontroluj, staraj się nie dopuścić do zaschnięcia powłoki. Aha, czyli nie pozwalamy zasnąć powłoce. I od razu inna bajka. To rozumiem. Tutaj się zgodzę. No to dam jeszcze, tu mamy tak, 34 sekundy, temperatura, słuchaj, 22 stopnie. Także perfekcyjnie bym powiedział.
No dobra, myślę, że nie będę marudził. Jest 40, albo nie, poczekamy, kurczę. Pogadam ci troszeczkę, pomarudzę ci. 43 sekundy, 49. Teraz będę kontrolował, czy mi przysycha, czy nie przysycha. Tutaj jest olej iście. Więc jeżeli chodzi o te niedocieranie powłoki, u mnie się to nie sprawdziło. Niestety został taki szorstki nalot. Taka mgiełka, kurczę, i nie było tego połysku. Obawiam się, że to może zostać i będzie lipa. Będzie lipa. Nie wiem, jakim cudem u Grzegorza, bo tam wrzucał filmik, że ona odparowała i było super. No, może nie widział tej mgiełki, nie mam pojęcia. No, ale dla mnie to też było troszeczkę dziwne, żeby powłoki nie docierać. No, ale wiadomo, no, teraz technologia tak idzie do przodu, że może i jest to realne. Ja się nie znam, chemikiem nie jestem. Amator, hobbysta detailingu, kosmetyki, autokosmetyki, więc dobrze. Widzę, że produkt cały czas jest, nie odparował jeszcze, cały czas jest, nie przysycha, to jest ważne. Słuchaj, jest godzina, minęło 2 minuty, zbieram go, do buziaka, no i od razu inna bajka, no to rozumiem. Słuchaj, zbiera się fantastycznie, bardzo fajnie. 2 minutki, bardzo przyjemnie. O, i to rozumiem. Tak, zdecydowanie ta opcja jest lepsza. Słuchaj, bez oporu, bez żadnego problemu. Odwracam mikrofibrę. Pstryk i docieram. No, super. Teraz tak. O, i na szczęście znikło to zamglenie. Kurde, tego się bałem, słuchaj. Tak, więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę powłokę, zdecydowanie docieramy. Niestety u mnie ona się nie sprawdziła, nie odparowała całkowicie, nie ma szansy. O, bardzo fajnie. Nie, docieranie jest fajne. Tutaj mi się podoba. Nie, super. O, i teraz tak. Teraz widzę szkiełko, pojawił się połysk, jest inna para kaloszy. Na karbonie też fajnie usiadło. Tutaj szorstko jeszcze, szorstko, tępawo, że tak powiem. Postaram się tak dotrzeć, żeby było idealnie. Teraz tak przyświecę sobie tutaj. O. Dobra, bardzo fajnie. Luksusowo. Nie, teraz jest fajnie. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o tę powłokę, nie widzę jej, jeżeli chodzi o samo odparowywanie. Żeby ją zostawić i będzie ok. Nie ma szans. Nie ma takiej opcji, moim zdaniem. Powłoka potrzebuje dotarcia. Jak dla mnie. I tak proponują. No dobra, super. Idealnie, jeszcze latareczką sprawdzę, czy oby na pewno jest dobrze. Ok. No dobra, nie będę się więcej mścił. No cóż, godzina 6:30, więc widzimy się za... Kurczę, widzimy. Słyszymy się za 3 godzinki. No dobra, jakiś pająk siedział. Kurczę. No dobrze, słuchaj. Ostatnia porcja. W garażu w tym momencie prawie 3 dychy. Przed chwilą kładłem 1,61. Poszło fajnie, bo tam na wodzie zobaczymy, jak sytuacja ma się ze 111. 30 stopni, nie minęło niestety pełne 3 godziny, a dokładnie mamy 9:09, bo za chwilę będę miał tutaj prawie 4 dychy, więc już będzie hardcore. I też, o, i już, 2, kurczę, no nie wylewa się, no nie wylewa się, trzeba, o, widzisz, to nie jest fajne, szkoda. Szkoda, że tak. Mam nadzieję, Grzegorz, że zmienisz buteleczki, ewentualnie zrobisz coś tak, żeby zaciągało powietrze, bo ewidentnie tutaj brakuje, że nie ma gdzie zastać i ten płyn nie chce kropelkować na aplikator. No dobra, lecę. Ostatnia porcja. Pyk, pyk. No teraz to idzie bajecznie. Ciach. No fajnie. Delikatny opór. Mam wrażenie, że jakbym dał za mało. Nie. Bez przesady. Tak, takie mam wrażenie. Jakbym dał mało. Nie wiem, czy nie jest przypadkiem już za ciepło na tę powłokę. Też tak może być, słuchaj. Może jest za... Tak, muszę je dorzucić. Jakoś tak tempo idzie. Myślę, że już jest za ciepło. Już temperatura jej nie sprzyja. Tak mi się wydaje. Albo za mało. Ale zresztą we wcześniejszym filmiku, czyli przy drugiej chyba aplikacji, czy pierwszej mówił, o tak,
że ta powłoka lubi, jak się jej da dużo. I tak jest. Rzeczywiście teraz, jak dorzuciłem, jest idealnie. O, teraz tak. Teraz aplikuje się fantastycznie. Najgorsze jest to, że kurczę, widzisz, ja nie mam jak się ustawić, bo tutaj stoi aparat. Lampy też nie w tym miejscu, co powinny stać. Wszystko jest tak nie po mojej myśli, ale no jakoś muszę Ci pokazać aplikację powłoki. No fajno. O, tak, powłoka zdecydowanie lubi, jak jej jest dużo. Zdecydowanie. Ok. Pyk. Tutaj stoperek. Zaraz włączę stoper, poczekaj. I leci. Dobra. Ja sobie teraz odrzucę lampy. Ponownie nie będziesz nic widział. O, teraz tak. Teraz fajnie widzę. Ok. Zaświecę sobie jeszcze. Ale grzeje. Kurczę, tu mam czarne drzwi. Akurat słońce w nie pakuje. Jest makabra, słuchaj. O, teraz. Teraz jest perfekcyjnie, widzę. I będę śledził, jak mi zacznie mocno przysychać. Od razu docieram. Tam, taran, 30 sekund. Dobrze, 30 sekund. Latara. To do wiadra. I patrzymy. Dobrze jest. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze na dole. Widzisz, ale bym zrobił. Zapomniałem z tych emocji o panelu na dole. Ale już się poprawiam. Na szczęście nie wyrzuciłem aplikatorka. Ale już czuję, że przysycha na nim. Ok. Dobrze. Tak, ewidentnie fajniej, jak jest więcej materiału na aplikatorze. Patrzymy, patrzymy. Tu jeszcze jest. Ładnie, ładnie. Tu zaczyna się przysychanko delikatne. Ok. Ok, tutaj na dole świeżo położona, to nie ma co fikać. Minuta 23. Maksymalnie poczekam, myślę, bo tu mi zaczyna przysychać do 2 minut, może 3. Zobaczymy. Tu jest nieźle. Mhm. Dobra, tutaj zaraz wstanę, taranta. Dobra. Ok. Bardzo fajnie. Szkoda, że ona kurczę nie przysychła. Nie przysychła, jajko. I polski język być bardzo trudno. Że nie wyschła, nie odparowała całkowicie, tak jak Grzegorz deklarował. No u mnie się to nie sprawdziło w żadnym stopniu, kurczę, niestety. No szkoda, szkoda, a liczyłem na to, że to będzie taki kurczę hiciorek troszeczkę, powłoka bez docierania, byłoby pięknie po prostu, coś idealnego. Oho, aparat mi się zaraz, bateria mi się rozładuje, słuchaj, jak się wyłączy, to znaczy, że bateria, znaczy ja wymienię, widzimy się za chwilę, nie, 2 minuty 10 sekund. Ok, jestem, wymieniona 2 minuty 40 sekund i powiem Ci, że powłoka sobie całkiem nieźle leży, nie widzę, żeby jakoś mocno przysychała. Tutaj odrobinę zaczęła, ale nie. No jestem pod wrażeniem. Ta temperatura, 3 dychy w tym momencie i powiem Ci, że jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Także no tu pod tym względem, jeżeli chodzi o aplikację w wysokiej temperaturze, bajka. 3 minuty. Nie pamiętam, ile tam było napisane. 111 po ilu minutach. Zaraz szukam. 40-60% wilgotność, a 28 stopni, a no to nie jest źle, to 30 to nie jest dla niej jakieś wielkie halo. Przez 12 godzin, no nie, no dobra. Kurczę, nie wyczytam ile, po jakim czasie, gdzieś to było, a czekaj kilka minut, kilka. No to już jest kilka, bo jest 4 minuty prawie. Nie, no spoko. Bardzo fajnie. Tu elegancko, tutaj też, dobra, nie ma co. Słuchaj, 3.50 i zaczynam zbierać powłokę, żeby nie było. Świeża mikrofibra, cyk, a nie, to tu miałem świeżą, przepraszam. Już. O, świeża mikrofibra, odwrócę, żebyś widział, a później, o, polepszyło się, czy niekoniecznie. Ja, ten aparat jest boski. 4.16 i zbieram. Idealnie. Tak, to jest ta pora już na tą powłokę, bo delikatnie zaczęła się. O tak. Nie, super. Tutaj bardzo fajnie. Tak jak lubię z powłokami. Idealnie. Dobra, odwrócę.
bardzo fajnie, delikatnie. Okay. Okrężnymi ruchami i znowu odwracam. Ok, teraz na dole zbiorę. Dobra. Odwrócę mikrofibrę, bo jakby się już uzupełniła. O tak, uzupełniła się na pewno. Od razu lepiej. Bardzo fajnie. No dobra, i teraz do wody nowa mikrofibra. Już tak finalnie polecę, żeby nie było. O właśnie. Trzecia porcja i powłoka sama w sobie jest tępa. Nie jest jakaś, nie wyczuwam tutaj jakiejś mega śliskości. Tępa. Docieranie całkiem fajne. Taka bezproblemowa, można trochę powiedzieć. Jest powłoka. Znaczy trochę. Bezproblemowa, no. Jak klasyczna powłoka. Aplikacja, tak jak Ci mówiłem, 30 stopni i proszę. 4 minuty i bez problemu się dotarła. Też trzecia porcja i widzę, że całkiem fajnie siedzi. Dobra, to widzimy się za chwilunię. Takie ogólnie podsumowanie, jeżeli chodzi o tę powłokę. No dobrze. Trzecia aplikacja za mną. Za tobą zresztą też. Co do samej powłoki. Zacznę od aplikacji, od w sumie wylewania się produktu, od aplikacji z pojemniczka na aplikator. Kurczę, nie wiem jak to ująć tak naprawdę z aplikacji. Przerzucenia, o może tak, przerzucenia produktu na aplikator. Tragedia. Naprawdę dramat. Samo zamknięcie, no tutaj spoko, ale w żaden sposób ten płyn nie chce wylewać się z tej butelki. Kurczę, no blokuje go. Nie ma tak, bo nie ma skąd zastać powietrza. Także Grzegorz, ponownie prośba, tak jak przy 1.61 powłoce. Bardzo Cię proszę, jakbyś mógł, zmień. Kurczę, będzie naprawdę łatwiej. Tu, jak dla mnie, jest za ciężko. Raczej bez wstrząsania butelką nie ma opcji. Kolejna rzecz. Aplikacja. Spoko. Spoko, ale produkt musi być produktu musi być dużo. Naprawdę dużo. Musi być grubo. W innym przypadku idzie bardzo topornie. Bardzo topornie. Jeżeli go dasz za mało, poczujesz opór maksymalny. Jeżeli nasączysz odpowiednio, to wtedy spoko. Jak klasyczna powłoka, ładnie się rozłoży. Fajnie mi się podoba to, że powłoka pomimo wysokiej temperatury może długo poleżeć. Naprawdę 4 minuty 30 stopni i tak naprawdę nie musiałem jej docierać. Ale już patrząc tutaj pod latarką, dobrze, że spojrzałem, w jednym miejscu przesychało i jak przejechałem mikrofibrą, w pewnym momencie był opór. Także to było chyba maks, jaki mogłem sobie pozwolić. Na szczęście w porę zorientowałem się. Wyczułem, można powiedzieć, o tak, kiedy zaczynała już tak przysychać i na początku szło opornie, później się rozkręciła, że tak powiem, ta powłoka, jak już mikrofibra ją trochę załapała, to ją rozprowadzało i ładnie zbierało. Więc myślę, że 2-3 minuty to jest maks dla tej powłoki i docierasz. I to jest, myślę, cała filozofia. Jeżeli chodzi o aplikację docieranie, no nie ma problemu. Nie ma problemu, tak naprawdę taka klasyczna powłoka, podobało mi się, fajnie, takie powłoki właśnie lubię. Takie lubię, bezproblemowe, kładziesz, docierasz, nie robi problemu. Kolejna rzecz z tą opcją, że powłoka miała być bez docierania. U mnie się to nie sprawdziło. Po pierwsze, zostały biały nalot, mazy i panel ewidentnie zrobił się taki mleczny, troszeczkę matowy. W kamerze może, w kamerze, w aparacie jak nagrywałem, to może tego nie widać. Ale pod latarką ja widziałem taki mleczny nalot, przymglenie takie, także stonowało mi na maksa. Znaczy ogólnie to nie było połysku, więc tutaj nie ma mowy. I co gorsze, panel był bardzo szorstki. Mikrofibra sobie na nim nie radziła. Chciałem dotrzeć tę szorstkość, pozwoliłem sobie na dolnym panelu mikrofibrą, którą dostałem do zestawu i zobacz co wyszło. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Dokładnie. Właśnie tak. Rysy.
za mocno, bo chciałem udowodnić sobie, że ją dotrę niepotrzebnie. Ale no cóż, no nie testujesz, nie wiesz, więc wiadomo, no ofiary muszą być, ja jestem ofiarą. Wypolerowałem, wyciągnąłem i porysowałem. Życie. Tak jak z felgami był film, co najpierw je wypolerowałem, a później sprawdzałem pędzle. No tak to wygląda, no. Życie detailingowego dziadzi. Ale ja to lubię, ja to lubię. Takie właśnie zabawy, gdzie sobie naprawisz, popsujesz, później znowu naprawisz. Także no, całkiem przyjemnie. Więc tak, u mnie się nie sprawdziło, że powłoka sobie wyschnie, znika całkowicie i mamy połysk i jest bajka. Nie, nie, ewidentnie. Dla mnie osobiście, jak mam się bawić tą powłoką, zdecydowanie docieranie. Maksymalnie, myślę, że 4 minuty i docieramy. Przy docieraniu nie robi żadnego problemu, delikatny opór. Po 2 minutach to jest w ogóle bajka. Przy 4 i 30 stopniach delikatny opór, ale to mówię, no to już temperatura robi robotę. A tak poza tym fajny produkt. Co do świstości i ziarna, momencik. Zaraz Ci powiem, jak to wygląda. Tu mam Neoxala. No, Neoxala, kurczę, jedna i druga jest Neoxala. Tu obok mam 1,61. No to tu jest z reloadem, tu jest poważniej. Mam wrażenie takiej głębi, takiego niby troszeczkę mokrego i ten reload dodał też listości. Tu jest fajnie, jest dobrze, ale tu mi się bardziej podoba. Ale ogólnie tu nie jest źle, nie jest źle. Całkiem przyjemnie, oprócz tych rys na dole tutaj, kurde, no co zrobić. No dobra, a zresztą wezmę aparat i postaram się pokazać, jak to wygląda. Bam, parara, tadadam. O, spójrz. O, poczekaj, ja muszę sobie od monitor odwrócić. Kurde. Złapam, łap, ostrość. Ale, zobacz, no, co za skurczybyk jest. No, widzisz, no. A, może w ogóle to już taśmę odkleję. Ileż to, kurczę, można. Okej. Okay. Odstawiam aparat. Jest całkiem nieźle, ale zdecydowanie... Wybacz, zdecydowanie bardziej podoba mi się wykończenie 1,61. I osobiście, jeżeli miałbym wybierać sobie tak naprawdę powłokę na auto i mając tak jak ja garaż, mając garaż i w miarę warunki jakąś tam lampę inspekcyjną właśnie, jakieś tam lampy LEDy, które doświetlają, może nie są to lampy LEDy z bardzo wysokiej półki, ale uwierz mi, że można przy nich cokolwiek zrobić, tak jak widzisz, że zostaną ci mazy na 1,61. No dobrze, odkleję taśmy. Okej. Wyjadę na zewnątrz i zobaczymy, jak się mają te powłoki. No dobra, i teraz tak, podsumowuję. Bardzo fajna powłoka, bardzo fajna butelka. Niestety, jeżeli chodzi o koreczek w tej butelce. A tak poza tym fajny produkt. A tak poza tym fajny produkt. A tak poza tym fajny produkt. A tak poza tym fajny produkt.